Jesteśmy dzisiaj w okolicach Rubieszowa na proteście rolników, na proteście zorganizowanym przez Stowarzyszenie Oszukana Wieś. Tutaj za moimi plecami bardzo wymowna kukła z opisem. Właśnie pokazuje to, w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje interesy rolników. Dzisiaj dobitnie o tym powiedział w rozmowie porannej 7:07 w RMF-ie wiceminister rolnictwa pan Romanowski. Przyznał się tam, że PiS wywiesił białą flagę, skapitulował całkowicie i tak naprawdę nic nie jest zależne od ich woli politycznej, bo wszystko reguluje Unia Europejska. Dlatego my się sprzeciwiamy takim standardom, będziemy mówili głośno o interesie rolnictwa, o tym, że należy ten interes realizować. Wzywam jeszcze raz pana ministra Kowalczyka o podanie się do dymisji, jeżeli nie widzi tutaj innej możliwości na to, aby realizować interes rolnika, a tym interesem jest dzisiaj zatrzymanie, czym prędzej zatrzymanie importu zboża, który wlewa się do naszego kraju.